Kto nie ma miedzi, ten na dupie siedzi. Ale podobno warto mieć miedź. Kogo interesuje odcinek o instalacji wodnej, która jest między innymi z miedzi, zapraszamy na dzisiejszy odcinek, w którym krok po kroku będziemy pokazywać, co my robimy. Oczywiście nie jest to jakiś poradnik, jak robić instalację z miedzi, ale myślę, że będziecie mieli kawał fajnej inspiracji. Wychodzi człowiek z chaty i takie słońce widzi. Jezu. Dzień dobry. Jak po ryju daje. Pięknie jest, nie? Pięknie. Zobaczcie, jak świeci wszędzie słoneczko. Aż miło wyjść. Niebo czyste dzisiaj wyjątkowo. Pięknie. Że kończysz to mufą, tutaj dajesz odcinek małej rurki i łuk. Tak? I tutaj do ziemi. Teraz to wszystko musi się tutaj znaleźć. Zmieścić. Tutaj, nie? Widzisz? Ta mufa musi wystawać. Moim zdaniem to ma być schowane. Trzeba będzie, to się podkuje tam jeszcze, nie? No bo tu jeszcze dojdzie tynk. Tak naprawdę mi nie będzie przeszkadzać, jeżeli ten kołnierz będzie wystawał. Nie? On może wystawać poza ściany. Nawet lepiej, bo jak będziesz wkręcał kraniki, to będziesz miał za co się złapać, rozumiesz? Kluczem. Będziesz miał za co się złapać i nie rozwalisz tej instalacji, bo tak to jak zaczniesz wkręcać kraniki, to możesz tam coś urwać w środku ściany. Więc żeby to wystawało, tak, czyli 2 cm poza tą ścianą musi wystawać. Musimy A ta rurka jak będzie w środku szła, to ona będzie później zamurowana? No ona będzie zapiankowana, będzie? Znaczy będzie miała izolację na sobie najpierw, tak? Ale później coś idzie na to tynk po prostu, czy coś jeszcze będzie zamurowana ta wnęka? No znaczy można tutaj ten masną taką murarską jeszcze, żeby to... Bo dawać tynk gliniany na tą piankę, nie wiem jak to się będzie trzymało, lepiej jeszcze wypełnić to taką zaprawą murarską i dopiero na to tynk, nie? No dobra, a teraz tak, żebyście byli świadomi, co tu się dzieje, właśnie co tu się odbywa, to Agatka mi coś tłumaczy, ja zupełnie nie wiem, o co chodzi, bo to jest nie moja branża. Nigdy nie lutowałem rur miedzianych. Ale powiedziałeś, że nie mam lutować. Lutować lubię i umiem, ale kable, a nie rury miedziane. Także coś tam gdzieś Agatka oglądała w nocy jakiś film, jak się lutuje rury. Ja tam już zasypiałem, nic nie pamiętam. A teraz za zadanie dostałem, że mam to wszystko polutować i ona mi tylko mówi, tu kolanko, tu kawałek rury, tu coś tam. No i tak zazwyczaj w życiu jest, nie? Nie wiesz, ale musisz zrobić. Więc dobra, zabieram się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu trochę ogrzewania jest, żeby nam było zdeczka cieplej. A jakie mamy temperatury, można zobaczyć. Lewa to jest autentyczna, a prawa zadana. A ja zrobiłem dodatkowy grzejnik. Grzejnik jest tutaj. Czarna beczka na słońcu stojąca. I ona się już powoli nagrzewa na tym słońcu. Oczywiście nie będzie to na pewno jakoś grzało szczególnie, ale już jest w środku na pewno cieplej niż na zewnątrz. Także coś tam słońce daje. Bo słońce dzisiaj przepiękne. Podobnie jak nasz widok za oknem. Dzisiaj parę tematów, ale chyba zaczniemy od... Gdzie tu się u Ciebie patrzeć trzeba? A tu się, w dziurkę tutaj, o. No dobrze. Moi drodzy, zaczniemy od recenzji tej książki, bo warto, bo warto. Widziała. Taka specjalna gąbeczka do miedzi, czy to taka zwykła nie, z papierem ścielnym? Nie, to jest z papierem ścielnym, ale w drobnej granulacji bardzo. Dobrze. Chyba 180?
Zaraz pokażemy wam jeszcze jaki sprzęt sobie kupiliśmy, no bo jak sami zamierzamy zrobić całą instalację, no i nie da się ukryć, że trochę tego będzie. To rurkę, odpowiedni sprzęt trzeba mieć do tego. Do rurek PP, czyli plastikowych, to już zestaw kupiliśmy dawno, jeszcze na poprzednim siedlisku. I on się mieści w takiej skrzyneczce. I to jest nie mniej, nie więcej, tylko zgrzewarka. Agatko, to odrobina techniki się gubi, Agatka. Zgrzewarka, która zgrzewa rury PP różnych średnic. To mamy już obcykane, robiliśmy to kiedyś. Plus oczywiście nożyce, które takie rury przecinają. To są takie, które kupiliśmy Full Profeska. Tu są takie, które były w zestawie, też sobie w miarę radzą, ale te powiedzmy są trochę mocniejsze. Natomiast do rur miedzianych już trzeba było się zaopatrzyć w zupełnie inny sprzęt. Także zaraz wam wszystko pokażemy. Agatka się postanowiła was wtajemniczyć. Proszę bardzo. A więc tak, papier ścierny bardzo drobnej granulacji. Ja tu mam 240 i 180. To tylko draska na zapałkach to jest chyba to drobniej, do czyszczenia. Drobniejsza. Nie no, są jeszcze drobniejsze oczywiście. I 180 na gąbce. 180, dobra. I teraz, no, teraz tak. Wyjmuj po kolei, co tam masz. Myśmy kupowali, wiecie gdzie, w tym naszym sklepie tradycyjnie. To jest szczotka do czyszczenia. Pokazujemy. Do cieńszych rurek. Po jednej stronie może szczotka. Do grub... Puść. Do grubszych rurek druga. Wiecie? A z zewnątrz czyścimy te. O. To się wkłada, o, i tam się wiecie, mizia. No. O kurde, utknęła. No, ale czyści faktycznie. A to jest, no jak potrzebujecie rurkę. O, słuchajcie. Jak potrzebujecie rurkę wyczyścić, nie? Zobaczcie. Pokaż co do środku. Mizia. A, bo widzicie, w środku są takie kolce. To jest szczotka druciana. Lepiej tam palca nie wkładać. No, to trochę jak, może utknąć. Trochę jak w gębie szczupaka. Same ząbki. Także taka szczoteczka bardzo potrzebna. Druga bardzo potrzebna rzecz. No, to obcinak do rur. No tak, bo tam do PP dowiedzieliście nożyce, a tu jest specjalny obcinak, który... To jest... Zaraz. Tak, ma taką blokadę tu. Ja ostatnio dzisiaj to... Rozgryzałaś. Tak, i teraz można sobie... I też się tego dokręca, a później się kręci dookoła rury. No. I to jest cała filozofia. Proszę bardzo. Ona jest z gratownikiem tak zwanym. Czyli jak obetniecie rurę, to trzeba uciąć to, co zostaje. Takie... takie drzazgi zostają, nie? Wiecie? A, tym się to taki trzeba nożyk, tak? Usunąć. Zwykły nożyk też by dał radę. Ten gratownik to jest taki rarytas. Ale nóż musi być, nie? Chyba, że macie jakiś ciekawszy pomysł, jak ciuć rury miedziane. Dobra, jedziemy dalej. Co jest kolejnym sprzętem? Cyna. Oczywiście cyna lutownicza, proszę bardzo. Lut miękki, tak zwany bezołowiowy, koniecznie, jeżeli stosujecie do wody właśnie, pitnej. Tak pasta. Samo pasta lutownicza. To zobaczycie zaraz, jak będę robił. No i oczywiście, o ile do kabli można lutownicę wykorzystać, o tyle do palnik. Do lutowania palnik. Rur trzeba mieć palnik. My mamy taki. I dodatkowo kartusze do niego. Kartusze z butanem. Z gazem, proszę bardzo. I to jest taki, co sam odpala. Tak, tutaj ma jakieś piezo, coś tam. Piezo odpalanie. Zapalnik, piezo. Do pieca. To się wkłada, bo no nie, teraz wam tego nie nabije, bo to się tam nabija. Ale zaraz będziemy nabijać. No. Dobra. Nabijać. W sumie to możemy. I to jest wszystko. Coś jeszcze? Wszystko z zabawek. No i patrzcie, tego, dużo więcej nie trzeba do rur miedzianych lutowania. Więc niedrogi mi interes. No, najdroższa jest miedź, bo miedź trzeba mieć. No, miedź. Żeby mieć miedź, trzeba mieć miedź. No, wiadomo. Zobaczcie, to jest całe wyposażenie, kurczę, do połączenia rur miedzianych, bo tak naprawdę... No tak, tyle wystarczy. Do rur plastikowych trzeba troszkę więcej, bo jeszcze musi być nagrzewnica, tak? Ta, nie, to się zgrzewarka nazywa, tak? Zgrzewarka. Więc tutaj odrobinę więcej, odrobinę drożej. Tu jest trochę taniej, ale u nas oba systemy będą, bo taki mamy plan. Najdroższe żeby... zabawki to są do tych rur PEX, tak zwane. No bo tam musisz mieć...
zaciskarkę i ona, no dobra zaciskarka to 300-500 zł. Znaczy dobra, od tej ceny się zaczynają. Do góry idą, nie? Więc to jest najdroższe i łączenie rur PEX wcale nie jest aż takie mocne. Różne się cyrki zdarzają. No dobra. Zrobiłem pierwsze. Poza wizją. Wiem, że to szczyt piękności nie jest, ale szczelne jest. Wszędzie widać pierścień z lutu. Praktyka czyni mistrza. Spróbujemy teraz kolejne zrobić. By niektórzy powiedzieli, siedzę i dłubiem. Trzy kołanka już są zrobione. Takie, o, żeby wam pokazać. O. Widzieliście tam mniej więcej, jak to zrobiłem. Pewnie jak nabiorę wprawy, to pokażę wam, na czym to lutowanie polega mniej więcej i trochę o tym opowiem, ale to będzie taki krótki przerywnik. Natomiast na razie robię. I teraz już zadanie trudniejsze, bo muszę połączyć to z taką rureczką 6-centymetrową, 8-centymetrową, przepraszam. I tu musi pójść, o, rurka, a po drugiej stronie taki trójnik. I to będzie odejście od zlewu, od wody do zlewu, do zmywarki. To ja to muszę pod kątem prostym. Widzicie, to już bardziej skomplikowane rzeczy się zaczynają. Ale na razie się jeszcze uczę cały czas. Dobrze, że w ogóle jakoś to w miarę idzie. Będziemy zachodnie słoneczko teraz wykorzystywać do roboty. Tak, proszę pani? Znowu po ryju daję Agatce. Ja Agatki nie biję, to chociaż słoneczko daje jej po ryju. Dobrze, niech daje po ryju. No. Miałem wam pokazać dzisiaj trochę z tego lutowania, ale chyba nie będę pokazywał. Jeszcze trochę na timelapse obejrzymy, a najwyżej jutro dogram jakieś takie konkretniejsze rzeczy na temat tego lutowania. Także popatrzmy jeszcze,
jak się męczę z rurkami. Teraz będzie dłuższa jedna. Znaczy kawałeczek dłuższa tylko. Jest taka ładna fajka pokoju. Tu nawet jeszcze kawałek żeśmy dolutowali. A tu dwa razy dym. Ale już się ciemno robi, jak widzicie, więc no nie robota przy takim oświetleniu, a przy sztucznym to słabo to widać. Chociaż może coś wykombinujemy, bo jak będzie nam wolno szło, to jak najbardziej. Natomiast teraz mamy jeszcze do nagrania film w domu, więc po prostu uciekamy dzisiaj wcześniej. Także. Pika! No cześć! U nas od 4 dni w ogóle nikt nie wyjeżdżał, nikt nie przyjeżdżał. Wszystko zasypane, jak widzieliście na poprzednim filmie. Zasypane śniegiem. A dzisiaj przyjeżdża kurier, więc... mógłby się zastanawiać, gdzie jest droga, bo wszystko jest zapadane i wypadałoby odśnieżyć, ale tu się nie odśnieża, tu się rozjeżdża drogę. Ta Magatka, a ja zapraszam was na rozjeżdżanie drogi. A! Chwilę musiał diesel zakręcić. Ale sobie radzi. Dobra, i żeby na darmo nie chodził, to od razu ruszamy. Tu jest wszędzie odśnieżone, znaczy odśnieżone, albo rozjeżdżone, albo tutaj przed bramą odśnieżone. A dalej takie stare ślady sprzed paru dni i trzeba to teraz ładnie rozjeździć. Widać ładne ślady, żeby się nikt nie zakopał. Ja tam trafikiem się nie boję, bo trafik to jest nie do zajeżdżenia. Tylko ślady zwierzyny widzę. A ktoś tu był i się zakopał. Widzę. Dobra, ja dzisiaj się nie mam zamiaru zakopać. Więc rozjeżdżamy trochę.
myślę, że teraz już na pewno kurier będzie wiedział się tu, gdzie tu są ślady wjazdowe. Także zapraszamy dzisiaj do nas. Ja nie utknąłem, myślę, że nikt inny też nie utknie. Proszę bardzo. I wracamy na posterunek do dalszego lutowania naszej instalacji wodnej. Dzisiaj dzień drugi. Wczoraj trochę poglądaliśmy jeszcze filmików, jak to robić jeszcze lepiej. Już mamy na to nowe koncepcje. Będziemy się ich dzisiaj uczyć. Zaczyna to wyglądać jak instalacja wodna. Patrzcie, patrzcie. Pani dała dzieciom zadanie dowiedzieć się, co to jest alternatywa. Więc Jasiu oczywiście po powrocie do domu zapytał taty: tato, co to jest alternatywa? Wyobraź sobie, synu, że masz kurnik, a w nim 1000 kur. I pewnego dnia zdarza się awaria instalacji wodnej, wylewa wszystko,
zalewa cały kurnik i wszystkie kury toną. I wtedy masz stratę finansową i kur szkoda. Kiepsko. No tato, ale co to jest ta alternatywa? Kaczki, synu, kaczki. Rozmawiają ze sobą dwaj nauczyciele matematyki, tacy świeżo po studiach. I jeden żali się do drugiego. Ty, słuchaj, ja nie wiem, ta czwarta B to jest normalnie jakaś klasa debili, słuchaj. Tłumaczę im to zadanie raz, tłumaczę drugi raz, tłumaczę trzeci i czwarty raz, tłumaczę piąty raz, w końcu sam zrozumiałem, a oni dalej nic!